Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam radioodbiornik firmy Unitrex Scand 1 model R628. Odbiornik posiada dwa zakresy FM-u, dolny zakres, górny zakres, zakres fal długich oraz zakres fal średnich. Jest to bardzo rzadko spotykany odbiornik na rynku wtórnym już w tej chwili. Stan jego oceniam na bardzo dobry minus. Ma niestety u góry zatarte nadruki na aluminiowym pasku. Będziemy je tutaj niestety odtwarzać. Naddrapany ma jeden z przycisków. Troszkę skorodowana osłonka głośnika. A tak odbiornik prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Co ważne, odbiornik jest 100% sprawny. Antena również cała, sprawna, nieuszkodzona. Z boku odbiornika gałeczka strojenia. Z drugiej strony klasyczne zasilanie ósemką. Z tyłu wiadomo, logotyp Made in Poland, Unitrex. Dla osób, które zastanawiają się, co znaczy firma Unitrex, jest to firma, która powstała po upadku Unitra Rzeszów i część projektów, które powstawały w tym czasie w Unitrze Rzeszów, ta firma albo odkupiła, albo zostały jej przekazane i takim to sposobie Unitra zmieniła się w Unitrex i dzięki temu mógł powstać ten oto radioodbiornik przenośny. Odbiornik jest zasilany z prądu, jak również z baterii. Sprawdzimy sobie jego komorę baterii, czy jest czysta, czy uszkodzona. Oczywiście widzimy, że pianki jego tutaj na docisku są bardzo skruszałe, więc trzeba będzie je wymienić. Styk pierwszy i drugi czysty. One są oczywiście zabrudzone tą pianką niestety, która się tutaj bardzo kruszy. Z tej strony również. Odbiornik powstał, możemy tu odsłonić numer seryjny, w 1987 roku. Numer radioodbiornika 499243. Tą piankę możemy wyrzucić już. Spróbujemy uruchomić to radyjko. Zobaczymy, czy działa, jak działa. Zajrzymy również do środka. Pokażę Wam, co kryje wnętrze. Co zostało w nim zastosowane. Jakie układy. Jakie tranzystory, układy. No, zobaczymy, sam jestem ciekawy. Niestety nie posiadam do tego radioodbiornika żadnej dokumentacji. Jedynie znalazłem w internecie parę zdjęć, więc no, sam jestem ciekaw i pierwszy raz będę otwierał ten radioodbiornik. Nie wiem, czy zauważyliście, ale obudowa tego odbiornika jest bardzo podobna i kojarzy się z jednym typem radyjka. Nie wiem, czy zauważyliście, a jest to m.in. radyjko Unitra Roxana. Zaraz Wam tutaj pokażę. Momencik. Proszę. Bardzo podobna, jeżeli chodzi o górę. Jak dwie krople wody. Układ przycisków podobny. Nawet śrubeczki są w tym samym miejscu. Niestety tutaj nie ma potencjometru głośności i wyjścia na słuchawki. W Unitrexie tutaj się znajduje potencjometr głośności, jak i wyjście na słuchaweczkę. W Roxanie mamy głośność z przodu. Tak więc odbiornik bardzo podobny, jeżeli chodzi o budowę, z Roxaną. Czyli projektanci zastosowali elementy właśnie z Roxany. Odstawmy sobie to radyjko na bok i zajmiemy się Unitrexem. Tak więc stan tego radyjka, tak jak już powiedziałem, oceniam na piątkę z minusem.
tutaj trzeba będzie przycisk wymienić, nadrukować na nowo nadruk na tej aluminiowej pasku tutaj, który tutaj się znajduje w rączce. Te stare nadruki zostaną przeze mnie usunięte. Wyczyścimy i przymalujemy przednią kratkę, żeby te rdzawe ślady usunąć. Ok, no to podłączmy do zasilania. Już tu mam przygotowany przewód zasilający, tak jak mówiłem, klasyczna ósemka. Wpina się to oczywiście z boku. Tak więc podłączę zasilanie do odbiornika i zaraz do Was wrócę. Ok, przewód zasilający został już wpięty do rady odbiornika. Tak więc wysuniemy sobie trochę antenę. Zobaczymy, czy coś się nam tutaj uda złapać. Włączmy go. I zacznijmy od może zakresu fal długich. Słyszymy, że radio działa. Zobaczmy, czy złapiemy program pierwszego radia. Udało się złapać program Polskiego Radia, numer pierwszy program na zakresie fal długich. Czy jeszcze coś złapiemy? Zobaczmy zakres fal średnich. Niestety same zakłócenia. No to zobaczmy zakres UKF-u. Mamy UKF. Cięcina, mleko i jego przetwory, wieprzowina i jaja. Działa! Zboża, cukru, suszu paszowego, owoców i warzyw, win, wołowiny. Was na bieżąco, no i zapraszamy oczywiście do Płocka. Radio SK jest patronem medialnym tej imprezy. To był komentarz ekonomiczny. Tak, blokady ukraińskich portów przez Rosję. Produkty mają niepełnosprawność. Jak widzimy, naprawdę bardzo dużo stacji odbiera. Ja powiem szczerze, jestem w szoku. Bardzo dużo stacji. Naprawdę bardzo dobrze to radio zostało zestrojone w fabryce. Zobaczmy dolny zakres. Czyli ten tutaj. Thank you.
O, czyli na zakresie dolnym. Na zakresie dolnego UKF-u niestety już nic nie złapiemy. Nawet nie łapiemy żadnej stacji lustrzanej. Więc górny zakres UKF-u bardzo ładnie działa. Bardzo dużo stacji idzie na tym odbiorniku złapać, więc jest naprawdę bardzo ładnie zestrojony. Co fajne, nie wysunąłem całej anteny na tym odbiorniku. Jest tylko wysunięty jeden tutaj człon anteny. Tak więc ona posiada 4 człony. Więc na wysuniętym jednym członie naprawdę bardzo dużo stacji tutaj w mojej okolicy złapało. Tak więc naprawdę odbiornik super zestrojony. Ok, no to teraz czas zajrzeć do środka. A żeby dostać się do tego radioodbiornika, sama mam tylko jeszcze antenę tutaj, żeby jej nie uszkodzić. Żeby dostać się do radioodbiornika, musimy odkręcić dwie śrubki. Jedna jest z tej strony, druga jest z tej strony. I radioodbiornik nie posiada, jak widzicie, żadnej innej dodatkowej śrubki. Tu odłączę przewód zasilający, żeby nas tutaj prąd nie poraził pod względem bezpieczeństwa. W komorze baterii, jak widzicie, również nie ma żadnych dodatkowych śrubek, ale są tutaj z tej strony i z tej takie jak gdyby zaczaski. Więc przypuszczam, że w momencie odkręcenia tych dwóch śrubek tutaj u góry, góra nam się odchyli, co umożliwi nam wyhaczenie tych dwóch tutaj mocowań w tym odbiorniku. I dzięki temu radyjko otworzy się w tą stronę. Ok, biorę już klasyczny śrubokręcik, płaski, mały, idealnie pasujący, jak to się mówi, do śrubek w takich odbiorniczkach. Ok, ja za chwilę odkręcę śrubki poza kadrem i zaraz do Was wracam. Ok, tak już Wam obiecałem, poza kadrem odkręciłem dwie śrubeczki. Musimy zwrócić uwagę, że jedna z tych śrubeczek jest krótsza, żeby ich przypadkiem nie wkręcić odwrotnie, bo możemy uszkodzić obudowę. Tak jak mówiłem, odkręcamy dwie górne śrubeczki i to odłożę na bok i w momencie chwycenia odbiornika możemy delikatnie górę rozchylić. O, proszę. Radio się otworzył, tak jak wspomniałem, otwiera uchylnie. O. Już widzimy elektronikę, potencjometr 10 kg. Coś tam jeszcze czymie. Nie chcę tych zaczasków, jak to się mówi, połamać. Więc pozwolicie, że zrobię to poza ujęciem, żeby nie uszkodzić i zaraz do Was wracam. Ok, odbiorniczek udało się, tak jak wspomniałem, otworzyć. Wyhaczyłem te dwie od spodu, dwie takie zaczepione plastikowe łapki, nazwijmy to, które tutaj się trzymały w tych otworkach. I dzięki temu możemy otworzyć radioodbiornik. A budowa bardzo prosta, czysta, nic tutaj nie jest uszkodzone. Głośniczek Tonsilla 25 ohmów, 1 W. U góry znajduje się, tak jak wspominałem, gniazdeczko na słuchawki. Musimy zwrócić jedną uwagę, że może Wam się zdarzyć, że w momencie, jak będziecie otwierać ten odbiornik, rączka górna Wam wyleci, więc bez, jak to się mówi, strachu, śmiało możecie tą rączkę wysunąć, bo ona tak naprawdę na niczym się nie trzymie. Ona jest tylko tutaj wsunięta. Posiada dwie takie plastikowe blokady z jednej, jak i drugiej strony, które blokują się tutaj na części obudowy. Jest to bardzo prosty mechanizm, więc można śmiało to wyciągnąć. Oczywiście nie bójcie się, nic złego się nie stanie, jak Wam to przy otwarciu wyleci, więc jest wszystko ok. Tak się ten odbiornik prezentuje wewnątrz. Czysto, schludnie, wykonany na częściach i elektronice polskiej, wzmacniacz na UL1482, tu widzimy część zasilacza, kondensatorek filtrujący, trawko zasilające,
Tutaj mamy układ 12-19 UL, filtr pośredniej dla UKF-u, dla fal długich, trymery zapewne od części fal średnich, długich. Tu mamy antenę ferrytową. Widzimy, że ona jest ruchoma. Nie wiem czemu. Będę musiał to za chwilę sprawdzić. Tutaj mamy część mechanizmu. Oczywiście rączkę z boku, pokrętełko ściągnąłem już w razie W. I oczywiście mamy linkę. Jak widzicie, jeszcze jest tutaj ten część mechanizmu oryginalnie zalakowana. Nic nie było grzebane. Więc możemy zajrzeć, też spróbujemy zajrzeć w ogóle pod spód. Tutaj spróbuję odłączyć te przewody od głośniczka, żebyśmy tej obudowy nie uszkodzili. No to na takich wsuwkach, więc możemy to śmiało, proszę, wysunąć. Czerwony jest u góry, niebieski do kondensatora. Proszę, już mamy odłączoną tą część obudowy, czyli głośniczek z gniazdkiem jest już wolny. I takim to sposobem mamy dostęp tylko i wyłącznie część radiową. Jak widzimy, no, część anteny tutaj jest ruchoma. Tu powinna być gumka, z tego tutaj już co widzę. I tej gumki niestety nie ma. Prawdopodobnie ze starości ta gumka się skruszała już. I spadła. Tak więc trzeba to będzie niebawem rozdomontować, rozkręcić, naprawić, żeby wiadomo nie uszkodzić tych anten. I prawdopodobnie mogło się zdarzyć również to, że przez to, że brakuje tutaj tych części anteny, antena jest ruchoma, mogło nastąpić uszkodzenie i przesunięcie tych cewek. Tutaj co zresztą widzimy, że ta cewka była chyba już przesunięta, bo lakier czerwony jest niestety nie w tym miejscu, co powinien być, z tego co widzimy, więc ta cewka niestety od fal, przypuszczam, to są fale długie z tej strony, jest mocno przesunięta, więc trzeba to będzie ponownie założyć, zabezpieczyć lakierem, no i oczywiście zestroić, bo niestety przez to prawdopodobnie radio na zakresie fal długich coś odbiera, ale nie ma tego sygnału dosyć mocnego, więc trzeba to będzie naprawić. Ciekawostką jest to, to może mi się uda Wam pokazać, tylko nie chcę tej anteny tutaj uszkodzić. Zobaczcie. Radio posiada białe izostaty. Nie klasyczne brązowe, tak jak zawsze możemy spotkać w Radmorach i innych odbiornikach z Unitry, czy to Diory, czy to Eltry, czy Kasprzaka. A tutaj mamy kolor biały. Więc też ciekawostka. Ok, tak to mniej więcej wygląda. Spróbuję Wam jeszcze delikatnie za chwilę tutaj poza kadrem, może się da to ściągnąć. Pokazałbym Wam, jak wygląda część głowicy, która tutaj się chowa, jak widzicie, z tyłu, bo to też pewno będzie ciekawostka dla niektórych osób, które dziwią się, co to jest za firma Unitrex. Tak więc poza kadrem zdemontuję tą część przesłonki, aby Wam zademonstrować, co kryje się pod spodem tego czarnego plastiku. Więc zaraz do Was wracam. Witam ponownie. Niestety nie zademonstruję Wam, jak wygląda pod spodem, z tego względu, że aby tą plastikową część zdemontować, musiałbym zdemontować cały napęd linki z kondensatora strojeniowego oraz, co najgorsze, wykręcić całą płytkę z obudowy, by tutaj te plastikowe zaczepy, które są przyblokowane z drugiej strony, z dwóch stron ścisnąć i wyciągnąć ku górze. Niestety nie będę tego ryzykował robił, z tego względu, że radio działa, nie chcę połamać tych części, wiadomo, one są trudno w tej chwili dostępne. Tak więc niestety osoby, które były ciekawe, jak wygląda głowica w tym odbiorniku, no niestety mogą się zawieść, ale jest inny plus. Udało naprawić mi się niestety tutaj tak na szybko tą antenę ferytową.
Ta guma, która tutaj jest na czpieniu, ona się zesunęła. Przez to antena była luźna. Tak więc udało mi się ustawić tą cewkę tutaj w pozycji takiej przypuszczalnej, jak powinna być. Ewentualnie za chwilkę się troszkę dosunę do tego miejsca, tak tutaj jest znać ten lakier. W tej chwili trzyma się to bardzo tutaj mocno, stabilnie, więc nie ma prawa się tutaj nic już wysunąć. Ta cewka tutaj też się bardzo dobrze trzyma, więc nie jest ona ruszona od zakresu fal średnich. Tak więc udało się zasunąć. Przypuszczam, że teraz zakres fal długich powinien dosyć w miarę ładnie odbierać. Jeszcze rzut oka na naszą polską elektronikę. Osoby, które się tym interesują, mogą to nieco sobie zaobserwować i podziwiać. Polskie filtry, układ, oryginalny układ z cemi, kondensatorek powietrzny. Układ wzmacniacza. Ok. Tak więc skręcam odbiornik, składam go, podłączam głośnik i co ciekawe, zrobimy to, co w przypadku innych odbiorników, podłączymy radio pod generator. Sprawdzimy, jak jest zestrojony zakres fal UKF-u zarówno dolnego, jak i górnego, czy mieści się w tym, co nam tutaj producent przedstawił na skali, czy jest trochę więcej, szerszy ten zakres, więc okaże się przy teście. Tak więc skręcam odbiornik poza kadrem już i przygotowuję stanowisko z generatorem, tak więc wracamy za chwilkę, jak będzie podłączony generator do odbiornika. Tak więc chwilka, moment i zaraz do Was wracam. Ok, już wróciliśmy i mamy przygotowane nasze stanowisko pomiarowe z generatorem, który już oczywiście znacie. Kabelek podłączony do anteny bezpośrednio. Radio włączone do zasilania. Ale przed jeszcze testem chcę Wam coś pokazać. To, co skorygowaliśmy tą uszkodzoną antenę ferytową, radio zaczęło już odbierać o wiele lepiej program pierwszego radia. Zademonstruję Wam. Tu słychać wyraźnie, że jest tutaj stacja radiowa. Ok, my zajmiemy się na chwilę obecną pierwszym, co